Uwary, więc i tak nas ciężko byłoby dostrzec. Podsłuchać, co tam robią. A, tak zrobimy. Mam z Tiberiasem już kontaktu radiowego, co tam miś podczołgać. Gienko wszędzie tam jeszcze są wysokie trawy. Ja wiem, że wojna to jest wojna, ale po co tu zabijać? Tam ci ramię Kissingera? Drogi, czy to będzie jeszcze zwabienie na lotnisko? Ledwo co słychać. Tiberias. Kurwa, egzekucję na nim zrobili, czy co? Tiberias, żyjesz? Jest Tiberias. Okej, widzę Tiberiasa. Tiberias, krzaki na twojej trzeciej. Cofam w gienku.
Okej. To kurwa egzekucja tam była. Nie było egzekucji. Przestaliśmy być przyjaciółmi z Kula Kisań. Ja nie mam czego szukać w tej miejscowości. Powiem tak, najlepiej udajcie się do niego normalnie. Będzie wiedział, że jesteście moimi ludźmi od Srogiego. Podejdziecie pod jego komendę. Myślę, że bardziej się tutaj przydacie w tej miejscowości. Ja stąd odchodzę. Po tym, co zrobiłem tutaj, niestety, to, że zabiliśmy Cichego oprócz Boderatisa. Chciałem pomóc, Rado. Chodźmy. Więc prawdopodobnie trzeba im pomóc. Nie wychodźcie tam z bronią, pewnie będą chcieli was przeszukać. Dobra. Co to możecie mi powiedzieć całą prawdę? Ja powiedziałem, jak to wyglądało z tą strzelaniną, że to my ich odpaliliśmy niestety. Ale nie wiem, kto tam jeszcze był. Co to wspomóżcie ich w obronie. Powiedzcie, że ja was tu do nich przysłałem. Ja o to... Tak jest, dowódco. No. Czekaj, powoli, powoli, bo oni nas rozwalą inaczej. A panowie, to kto? Gdzie jest Loki? Tiberiasa. Do Kula Kisa. Kogo ludzie? My do Kula Kisa. Panie majorze, mamy tu ludzi Srogiego. Słucham. Meldują się. Zmienić budynek. Również od Tiberiasa. Tak, przepuść ich. Tak jest. Chodźcie na górę. Co by się w ogóle stało? Straszny tam jest chaos. Wiem, muszę sobie poradzić z tym. Wojna wybuchła, widzę domowa. O co chodzi? Podchodzimy pod waszą komandę. Melduje się Redakos. Strzelec Gienkow. A Srogi co? Odszedł. Dobra, nie ukrywam, że wykonywaliście rozkazy gościa, którego miałem rozstrzelać, ale te kule w suficie to jest moja sprawka przez wzgląd na stare, dobre czasy, jeśli chodzi o Srogiego. Macie panowie szansę się odkupić, tylko trzeba się udać do miejsca, gdzie było moje biuro. I wyciągnąć naszych. Biuro. Jak wam się uda, jesteście z nami. Jak nie, trudno. Tak jest. Dam znać tam jednemu, który jeszcze łata rany, że do nich idziecie. Gdzie jest biuro? Tam, gdzie jest... Tam, gdzie jest siedziba zarządcy. Uważaj, Janki, ktoś podchodził. Jeszcze raz? Na siedzibę jest... zarządcy. Tak jest. No. Trzymy tam. Radio? Krótkie pierwszy, średnie pierwszy. Przyjąłem. Pierwszy... Na... Pierwszy, krótki, pierwszy, średni. Blok pierwszy, tak? Tak. Tak jest. Dobra, zameldujemy się już, jak tam dotrzemy. Dobra. Kamila, zgłoś. Kogo tam związaliście? Jak gotowi to wrzeć. Tak jest. Kamil, dla twojej informacji wysyłam dwóch ludzi. Żołnierzu, przepuść nas. Dzięki. Siedziba zarządcy jest dwie przecznice dalej, trochę daleko. Dotrzemy. Nie, nie mogę biegać. Czy ktoś spoza opuszczonego budynku nie słyszy odbyt?
strzelę z rety. Powtórz, bo słyszę odbiór. Widzę. Strzelec z rety słyszy. Odgłoś się, bo cię kompletnie nie słyszę odbiór. No fajnie, słyszy mnie na rady. Redu i Gienkow słyszymy. A, to wy, okej. Okay. Nie, pytam się po prostu pozostałych, czy są w opuszczonym jeszcze żywi. Oni mogą być nieprzytomni, więc jak tam dotrzecie, to sprawdźcie, czy ktoś przeżył. Gienkow? A ja będę prowadził. Masz... Ciebie słyszą lepiej. Każdy mógł się z bronią zbliża do opuszczonego budynku odpalić, chyba że podejmuje negocjacje. Przypominam, że jest jeszcze dwóch naszych, którzy udali się do siedziby. Front, Freddy, front. Co jest na froncie? No koleś kurwa stoi. Nie widzę go. Okej, jest, ale to z kogoś tej siedziby zarządcy. Czy ktoś, kto jest w pobliżu siedziby zarządcy, to jest wróg? Nasi powinni być w środku, bo bronili tej siedziby. Naokoło może być wróg. Przyjął, czyli eliminujemy wszystkich, co będą naokoło. Jeżeli nie podejmą prób negocjacji, nie poddają się nasze zielone światło. Nie możemy ryzykować. To ich odpacie. Trudno. Gienko, walimy. Dobra, Gienko, teraz odpalamy do tyłu. Okrążymy ich, wejdziemy sobie od dupy strony. Kurwa, nie widziałeś go na ulicy. Jak to kurwa go nie widziałem? Pójdę od prawej. Są w budynku zarządcy. Nie strzelajcie. Chcemy do was wejść. Jeden cywil poddał się. Będzie na pierwszym piętrze. Nie odpalcie. Ej, to był chyba on. To on? Poddaj. Jednego na górze zaszych. No niestety. Gienkow swój, wchodź do budynku. Nie. Kurwa. Żyje? Zabiłeś go. O, co?